Wielkie skakanie w małych barwicach, czyli doroczny konkurs skoków, który zaplanowano na 6 października. W konkursie tradycyjnie już udział weźmie cała krajowa czołówka skoczków wzwyż. 6 października w Barwicach odbędzie się już 12. edycja ogólnopolskiego halowego konkursu skoków wzwyż pod patronatem starosty powiatu szczecineckiego. Barwicki konkurs ma już swoją renomę, rangę. Jest rozpoznawalny, jest bardzo znany i ceniony w całym kraju. To przede wszystkim konkurs integracyjno-pokazowy. Integracyjny z tego względu, że w Barwicach od lat pojawiają się skoczkowie niepełnosprawni. Pokazowy, bo chodzi nam o to, żeby po prostu pokazać piękno tej konkurencji lekkoatletycznej. Barwicki konkurs od lat nazwany jest i rozgrywany jest pod hasłem Wielkie Skakanie w Małych Barwicach. Po raz kolejny do Barwic przyjadą najlepsi skoczkowie wzwyż w kraju w różnych kategoriach wiekowych, zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn. Wśród skoczków niepełnosprawnych zobaczymy po raz kolejny wspaniałych paralimpijczyków Macieja Lepiato, dwukrotnego złotego medalistę Igrzysk Paralimpijskich, ale również czterokrotnego mistrza świata. Miesiąc temu w Londynie po raz czwarty właśnie Maciek został mistrzem świata. Ale również zobaczymy Łukasza Mamczarza, brązowego medalistę Igrzysk Paralimpijskich z roku 2012 w Londynie. Wśród skoczków pełnosprawnych zobaczymy m.in. Wojciecha Tejnera, przypomnę olimpijczyka z Rio z zeszłego roku, Piotra Ślebodę, dotychczasowego rekordzistę barwickiego konkursu, ale w Barwicach pojawi się cała duża grupa młodych skoczków w różnych kategoriach młodzieżowych, którzy w tym roku reprezentowali nasz kraj na zawodach rangi mistrzostw Europy oraz mistrzostw świata. I w tej grupie myślę, że warto powiedzieć o Aleksandrze Nowakowskiej, o Norbercie Kobielskim, który ma w tym roku wspaniały rekord 2:26, o Macieju Gryniece, o Mateuszu Tofilu, jak również o niespełno 18-letnim Piotrze Sztandurze. To jest chłopak, który w tym roku zajął 4. miejsce na mistrzostwach świata. Ale w Barwicach po raz kolejny zobaczymy również tego wspaniałego weterana, Dariusza Bednarskiego, dziś 63-letniego, powiem faceta, który skacze taką już zapomnianą techniką przerzutową. Barwickie skoki to nie tylko sam konkurs, to również wiele fajnych atrakcji, niespodzianek, tak, o których no, myślę, że nie w tym momencie należy wspominać, bo po prostu to wszystko można w Barwicach zobaczyć. Barwicki konkurs odbywa się przy wsparciu wielu ludzi, instytucji i sponsorów. Strategicznym sponsorem tegorocznego konkursu jest firma Kronospan przy współudziale samorządu gminnego w Barwicach oraz samorządu powiatowego oraz bardzo wielu innych sponsorów. Zapraszam wszystkich Państwa do obejrzenia tego wielkiego widowiska sportowego, niepowtarzalnego, jedynego w swoim rodzaju, przez samych skoczków uznawanego za najlepszy halowy konkurs skoków wzwyż. Konkurs odbędzie się 6 października o godzinie 18 w Barwicach przy ulicy Moniuszki. Wstęp wolny. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich.